uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Słowo Boże daje nam kilka takich wskazówek dotyczących tego, jak stać się obywatelem nieba. I pierwsze takie miejsce, które chciałbym, żebyśmy przeczytali, to jest Ewangelia Jana, rozdział 14, od początku. Czyli Ewangelia Jana, pierwsze słowa rozdziału 14. Tutaj Pan Jezus mówi do swoich uczniów słowa, które mówi w celu, żeby się nie bali, żeby całkowicie ich strach i lęk zostały zaspokojone i żeby już nie były aktywne. I czym Pan Jezus ich uspokaja? Takimi właśnie słowami, jakie czytamy 14 rozdział Ewangelii Jana, pierwsze wiersze. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę ponownie i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Więc widać, że tutaj Pan Jezus pokazuje siebie samego jako jedyną, wyłączną drogę do nieba. Jest to bardzo niemodne dzisiaj. Używa się takiego brzydkiego słowa ekskluzywne. Natomiast zalecane jest, żeby wszystko było inkluzywne, czyli włączające wszystkich i na dowolny sposób. Pan Jezus pokazuje, że tak nie jest. Że jest to ekskluzywne, czyli tylko na Jego zasadach. I jeśli ktoś nie skorzysta z tych zasad, które on tu przedstawił, to po prostu nie skorzysta. Znajdzie się na zewnątrz. I szósty wiersz mówi to dobitnie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I
równie ostre słowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pan Jezus nie jest jedną z wielu dróg. On jest tą jedyną drogą do nieba. Pan Jezus nie jest jedną z wielu prawd. On jest tą jedyną prawdą. I Pan Jezus nie jest jednym ze sposobów spędzania życia. On jest jedynie, tylko On jest tym życiem. Więc wyraźnie widzimy, że nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ojciec, czyli Bóg, mieszka w niebie. Zatem przyjść do nieba, do Ojca, można tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa. I to jest właśnie coś, co nas uspokaja. Wtedy, jeżeli znajdziemy Pana Jezusa, nasze serce przestaje się lękać. Nasze serce znajduje oparcie w Panu Jezusie i nie ma żadnego powodu do obaw. Takie obawy pojawiają się tylko wtedy, kiedy my próbujemy oprócz Pana Jezusa mieć innego rodzaju zbawicieli. Być może siebie próbujemy mieć jako zbawiciela. Być może swoją wiedzę. Być może jakieś różnego rodzaju relacje z ludźmi lub oparcie w ludziach czynimy swoimi zbawicielami. Ale to jest błędna droga. Zbawić, uratować i dać wejście do nieba może tylko Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus wskazuje w drugim wierszu, że w domu Jego Ojca, który właśnie przez uwierzenie w Pana Jezusa będzie także Ojcem każdego, kto uwierzy w Pana Jezusa, to w domu Ojca Pana Jezusa jest wiele mieszkań. W domu Ojca Pana Jezusa jest wiele mieszkań. To nie jest tak jak na ziemi, że żeby znaleźć jakieś mieszkanie, to ciągle są różnego rodzaju trudności. A to się okazuje, że mieszkanie nie jest dla nas, a to oczekiwanie na nie jest długie, a to brakuje nam środków na to mieszkanie. Wiele różnych trudności. W domu Ojca jest wiele mieszkań. I żeby ta myśl nie została przeoczona, Pan Jezus podkreśla wyraźnie. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Bo przecież jakby było mało mieszkań, albo nie byłoby ich wiele, to cóż stoi na przeszkodzie, żeby o tym poinformować? Ale Pan Jezus informuje nas, że tam jest wiele mieszkań. One są gotowe do tego, żeby można było się do nich prowadzić, zamieszkać razem z Ojcem, z Bogiem w niebie. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. Pan Jezus tutaj mówi wyraźnie, jeszcze przed ukrzyżowaniem, że idzie przygotować miejsce. Te słowa, jak wiemy z całego Pisma, odnoszą się właśnie do momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus przygotował nam miejsce w niebie. A przygotował nam miejsce w niebie, umierając na krzyżu Golgoty. W 3 godzinach ciemności, bo wisiał na krzyżu 6 godzin, z tego 3 pierwsze godziny jeszcze było światło dzienne, a przez 3 ostatnie godziny było strasznie gęsto, ciemno, mimo że był to środek dnia, między 12 a 15. To było ciemno. I w tych 3 godzinach ciemności na Pana Jezusa Chrystusa zostały włożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Twoje grzechy zostały wtedy zgładzone przez Pana Jezusa. Możesz być pewien, że Jezus dla ciebie przygotował miejsce w domu Ojca. Wystarczy, że przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa,
w oparciu o tą doskonałą ofiarę krzyża, którą On złożył, możesz w tym domu Ojca zamieszkać. Pan Jezus przygotował już miejsce w domu Ojca, w niebie. I dalej Pan Jezus mówi, że kolejną rzeczą po tym, gdy przygotuje miejsce, jest zabranie do nieba ludzi, którzy są Jego własnością, tych, którzy w Niego uwierzyli. Tak mówi trzeci werset. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Jest to gwarancja, obietnica, która mówi wyraźnie, że przyjdzie taki moment, on może przyjść już dziś, może przyjść już za chwilę, że Pan Jezus przyjdzie znowu i weźmie tych, którzy w Niego uwierzyli. Więc jeżeli nie zdążysz uwierzyć Pana Jezusa przed tym momentem, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swoich, to zostaniesz tutaj już bez tej możliwości. Na ziemi, czekając tylko na dalsze wydarzenia, bez możliwości wejścia do nieba. Więc przyjdzie Pan Jezus znowu i weźmie wierzących do siebie. Po co? Po to, żeby gdzie Pan Jezus jest i oni byli, zawsze być z Panem Jezusem. Zawsze być razem z Nim. To jest najwspanialsze miejsce, gdzie można być. Być razem z Panem Jezusem. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, znajduje się w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział. Drugi list do Koryntian, rozdział 5. Tutaj apostoł Paweł w tym rozdziale 5 pisze do Koryntian w 8 wersecie. On pisze to już jako człowiek wierzący, zbawiony. Słyszeliśmy, że był moment, kiedy nie był zbawiony i był wrogiem Bożym, ale później apostoł Paweł nawrócił się. I tutaj mamy go już jako świadka, który uwierzył w Pana Jezusa i ma pewność bycia w niebie. I tak w ten sposób apostoł Paweł mówi: mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Więc apostoł Paweł mówi to jako rzecz, którą zrozumiał, tak jak Pan Jezus przedstawiał przed chwilą w tych słowach, które czytaliśmy z Ewangelii Jana z 14 rozdziału, wiersze od 1 do 6. Mamy potwierdzenie, że to nie jest tylko przypadkowo tak powiedziane w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym wersecie 14 rozdziału Ewangelii Jana. Tutaj 2 Koryntian 5:8 mówi wyraźnie: mamy ufność i na podstawie tej ufności wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. To pokazuje, że człowiek to nie jest ciało, tylko ciało, duch i dusza. Więc duch i dusza mieszka, można by tak powiedzieć, w ciele, skoro tutaj można zauważyć, apostoł Paweł używa słowa wyjść z ciała. Śmierć cielesną lub moment, kiedy mamy zabranie do nieba, nazywa on wyjściem z ciała. W przypadku śmierci biologicznej to jest oczywiste. Ciało będzie złożone najczęściej w grobie, rozłoży się i stanie się częścią gleby. W przypadku zabrania żywych wierzących, jeśli Pan Jezus dzisiaj przyszedłby i zabrał wszystkich
ze sobą. To też jest wyjście z ciała, bo Pismo Święte jest dosyć precyzyjne i zamiast ciała otrzymamy wtedy uwielbione ciało. Jest to różnica. Ciało, a uwielbione ciało. Ciało zostanie przemienione w niezniszczalne ciało. I to jest jednoznaczne, że pragniemy, wolimy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Apostoł Paweł doskonale te słowa rozumie i uwypukla jeszcze w 2 Koryntian, 12 rozdział. Drugi list do Koryntian, rozdział 12. Tutaj apostoł Paweł opowiada, w jaki sposób pewien człowiek został zabrany do raju aż do trzeciego nieba. To jest 12 rozdział 2 listu do Koryntian, od 2 wiersza. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, który został porwany do raju. I słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. I tutaj jednoznacznie apostoł Paweł pokazuje, że ten człowiek został porwany do trzeciego nieba, a 4 werset mówi, że został zabrany do raju. Często mylony jest raj z Edenem. Eden to był ogród na ziemi, w którym mieszkał Adam i Ewa. To nie jest raj. To jest Eden. To jest całkiem co innego. Raj, jak widzimy, znajduje się w miejscu, do którego jest konieczność porwania. I to miejsce jest realne. Aby zobaczyć, że to miejsce jest realne i że ono znajduje się w tym miejscu, gdzie jest Bóg, gdzie mieszka Pan Jezus i jest to przebywanie razem z Panem Jezusem, to otwórzmy Ewangelię Łukasza, 23 rozdział. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, przedstawia sytuację, w której Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Został przybity do krzyża i opisane jest w całym tym rozdziale, w jaki sposób się nad Panem Jezusem pastwiono, znęcano, aż doprowadzono do momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus oddał ducha. I tutaj w końcowych wersetach od 36 wersetu 23 rozdziału Ewangelii Łukasza widzimy taki opis. Naśmiewali się z Niego również żołnierze, podchodząc i podając Mu ocet. I mówili, jeśli Ty jesteś królem Żydów, ratuj samego siebie. Był też nad nim napis sporządzony w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król Żydów. A jeden z tych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu, jeśli ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Lecz drugi odezwał się, gromiąc go słowami. I ty się Boga nie boisz? Chociaż ponosisz tę samą karę? My doprawdy sprawiedliwie, bo odbieramy należną zapłatę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie zrobił.
i powiedział do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Takie słowa skierował do Pana Jezusa. Dalej, 43 werset. A Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jednoznacznie widzimy, dzisiaj będziesz ze mną w raju. A było około godziny 6. Szósta godzina w mierze żydowskiej zaczynała się liczyć od 6 naszej godziny rano, bo Żydzi mieli taki podział czasu, który zaczynał się liczyć od 6 rano do 18, to był dzień, a potem od 6 wieczór do 6 rano to była noc. I dlatego tutaj 44 werset mówi: a było około godziny 6, co powinniśmy rozumieć jako nasza 12 w południe. I ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny 9, czyli według naszej rachuby do godziny 15. Zatem, a było około godziny 12 w południe i ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny 15. I zaćmiło się słońce, a zasłona świątyni rozerwała się przez środek. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus w 43 wersecie obiecał temu bandycie, temu złoczyńcy, temu mordercy raj. Na jakiej podstawie? Ten człowiek całe życie spędził na czynieniu zła. I nie mógł się poprawić, bo jego ręce i nogi w tym momencie były bardzo dobrze przybite do krzyża. Nie mógł wziąć udziału w żadnym religijnym rytuale. Nie mógł wziąć pierwszej komunii. Nie mógł wziąć bierzmowania. Nie mógł wziąć udziału w żadnych ludzkich, religijnych rytuałach, które czasami ludzie biorą pod uwagę jako te, które miałyby im pomóc się dostać do nieba. Nie mógł uczynić żadnego dobrego uczynku. A mimo to jest pierwszym człowiekiem, który dostał się do raju. Więc warto, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób dostał się do raju, czyli do nieba. Jakim to sposobem ten pierwszy człowiek, który się dostał do raju, znalazł się tam? Bo skoro sam Pan Jezus obiecał mu raj, to nikt nie ma żadnej możliwości, żeby to odwołać. I widzimy, że złoczyńca zaczął fatalnie. W innych ewangeliach jest opisane, że obaj złoczyńcy urągali Panu Jezusowi. Takie słowa, które tutaj mówią żołnierze: ratuj siebie samego, również ten złoczyńca powiedział i urągał tego typu słowami. Tu widzimy natomiast, że w pewnym momencie ten bandyta zdał sobie oczywistą sprawę, zdał sobie sprawę z oczywistej rzeczy. Po pierwsze, 40 werset, że ponosi taką samą karę. Po drugie, 41, dokonał rozróżnienia. Powiedział, że
On jako bandyta sprawiedliwie tę karę ponosi, bo odbiera należną zapłatę za uczynki, ich uczynki. I rozróżnił siebie od Pana Jezusa, o którym to Panu Jezusie powiedział: On nic złego nie zrobił. To jest właśnie sedno. Musimy zrozumieć, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. A my nie jesteśmy święci i nie jesteśmy sprawiedliwi. A do nieba nie wejdzie nic nieczystego. I jeśli sobie tutaj zdamy z tego sprawę i z tym wyznaniem przyjdziemy przed oblicze Boże, to jest to już bardzo ważna rzecz. To jest coś, co Pismo określa jako pokuta. Mamy rozumieć, że w nas nie ma żadnej zdolności do zapracowania sobie na Bożą przychylność, na niebo. Nie mamy żadnej mocy. Następnie zwrócił się do Pana Jezusa ten bandyta. Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I to już jest koniec jego wypowiedzi do Boga. Tak samo i my mamy możliwość, żeby zawołać do Boga. Wspomnij na mnie. Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem. Ty jesteś świętym Bogiem. Ja nie jestem święty. Brakuje mi do Twojej sprawiedliwości. Bez Ciebie pójdę na wieczną zgubę. Wspomnij na mnie, Boże, ratuj mnie. Tego typu wyznanie serca, wołanie do Boga jest biletem do nieba, biletem do raju. I Pan Jezus, 43 werset, mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Więc widzimy, że nie nasze zabiegi, nie nasze uczynki, nie nasza ludzka sprawiedliwość, nic z tych rzeczy nie jest nas w stanie przyprowadzić do stanu, w którym zasługiwalibyśmy na niebo. Bo każdy z nas na własną drogę zboczył i każdy z nas zasłużył na wieczną zagładę, zagładę w jeziorze ognia i siarki. I każdy z nas się tam by znalazł, jeśli nie znajdzie ratunku w Panu Jezusie. A jedyna droga do skorzystania z tego to jest właśnie osoba Pana Jezusa Chrystusa. On jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego. On złożył doskonałą ofiarę. I ta ofiara jest całkowicie wystarczająca. Nie ma żadnego grzesznika, który byłby większym grzesznikiem niż ten łotr na krzyżu tutaj. Jeżeli dla tego bandyty wystarczyło to, żeby zaufał Jezusowi, żeby uwierzył w Pana Jezusa, to twoje grzechy nie są większe. Nie jesteś w stanie powiedzieć, że ciebie Bóg nie przyjmie, jeśli przyjdziesz do Boga z wyznaniem swojej bezradności, z wyznaniem swoich grzechów. Jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa, On powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Ty nie będziesz pierwszy. Przyjdź do Pana Jezusa. On chętnie i bez wypominania cię uratuje.